Drogie dzieci moje, chcę, abyście wiedzieli, jak ogromnie was miłuję. Nie ma miłości większej niż ta, którą mam dla was. Jestem waszym ojcem, stwórcą i zawsze jestem z wami, niezależnie od waszych codziennych doświadczeń. W tym czasie, w którym żyjecie, chcę podzielić się z wami kilkoma ważnymi przesłaniami. Chociaż świat wokół was może być pełen niepewności, konfliktów i trudności, niech wasze serca nie są sparaliżowane strachem. Jestem nadal panem waszego życia, a moja moc jest większa niż wszelkie trudności, jakie możecie napotkać. W tym czasie, w którym żyjecie, chcę podzielić się z wami kilkoma ważnymi przesłaniami. Chociaż świat wokół was może być pełen niepewności, konfliktów i trudności, niech wasze serca nie są sparaliżowane strachem. Jestem nadal panem waszego życia, a moja moc jest większa niż wszelkie trudności, jakie możecie napotkać. Miłość jest moim najważniejszym przesłaniem. Moja miłość do was jest głęboka i niezmienna. Niezależnie od waszych błędów i słabości, jestem gotów was przyjąć i kochać. Dlatego też miłość powinna być centrum waszego życia. Miłujcie siebie nawzajem, miłujcie waszych sąsiadów, nawet waszych wrogów. W miłości znajdziecie prawdziwe spełnienie. Modlitwa jest waszym mostem do mnie. Niech modlitwa stanie się stałą częścią waszego dnia. Rozmawiajcie ze mną, dzielcie się swoimi radościami i smutkami, pytajcie o wskazówki. Jako wasz ojciec jestem zawsze dostępny i gotów wysłuchać waszych modlitw. Wzajemne przebaczenie jest kluczem do pokoju, tak jak przebaczam wam wasze grzechy, tak i wy powinniście wybaczać innym. Przebaczenie przynosi uzdrowienie waszych serc i pokój waszym duszom. Posłuszeństwo jest wyrazem waszej miłości do mnie, gdy kierujecie się moją wolą i moimi przykazaniami, wyrażacie swoją miłość do mnie. Posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe, ale prowadzi do błogosławieństwa i zbawienia. Bądźcie światłem i solą świata, jesteście moimi świadkami na tym świecie. Wasze życie i postępowanie powinno być jak światło w ciemnościach i sól, która dodaje smaku życiu innych ludzi. Nie lękajcie się, chociaż świat może was przerazić swoimi kryzysami i niepewnością, nie lękajcie się. Jestem z wami, jestem waszym schronieniem i opoką. Zawsze jestem przy waszym boku, prowadząc was przez trudne czasy. Miłujcie prawdę, w czasach dezinformacji i zamieszania, trzymajcie się prawdy. Moje słowo jest prawdą, na której możecie polegać. Niech wasze życie będzie oparte na zasadach prawdy i uczciwości. Niech wasza wiara rośnie przez cierpliwość. Czasami może wydawać się, że nie otrzymujecie odpowiedzi na wasze modlitwy lub że wasza wiara słabnie. Jednak cierpliwość jest kluczem do wzrostu waszej wiary. Wierzcie, że działam w waszym życiu, nawet jeśli nie zawsze widzicie to natychmiast. Uczcie się od Jezusa. Jezus jest waszym nauczycielem i wzorem. Jego miłość, łaska i mądrość są nieskończone. Starajcie się naśladować jego życie i nauczania, ponieważ on jest drogą, prawdą i życiem. Radość w mojej obecności. W mojej obecności znajdziecie prawdziwą radość. Niech wasze serca są pełne radości, nawet w trudnych chwilach, ponieważ jestem waszym Bogiem i nie opuszczam was. Drogie dzieci, niech te słowa będą dla was przewodnikiem w waszym życiu.
Wierzę w waszą moc i potencjał, abyście byli źródłem nadziei i miłości dla innych. Błogosławię was i obiecuję, że zawsze będę z wami. Jestem wdzięczna za całą miłość i uczucie, z miłością jakie i otrzymuję. Błogosławieństwem. Twój Ojciec w niebie. A teraz długa modlitwa o wiarę. A teraz długa modlitwa o wiarę do Boga, a teraz długa modlitwa o wiarę do Boga. Najmiłościwszy Ojcze Niebieski, staję przed Tobą w tej chwili z pokorą i wdzięcznością za Twoją niezmierną miłość i łaskę, którą darzysz mnie każdego dnia. Dziękuję Ci, Boże, za dar wiary, który jest najcenniejszym skarbem mojego życia. Proszę Cię, umocnij moją wiarę i przywróć ją, kiedy czuję się słaby lub zwątpiony. Wzmocnij moją wiarę w tych momentach, gdy cierpienie i próby wydają się nie do zniesienia. Niech moja wiara stanie się skałą, na której mogę budować moje życie, niezależnie od burz i trudności, które przyjdą. Pomóż mi, Panie, pokonywać wszelkie wątpliwości i lęki. Proszę Cię, aby moja wiara była żywa i owocna. Niech nie będzie to tylko puste wyznanie, ale źródło inspiracji dla moich działań i relacji z innymi. Pomóż mi naśladować Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest wzorcem wiary, miłości i posłuszeństwa. Ucz mnie również być światłem w ciemnościach, aby inni mogli dostrzec Twoją miłość przez moje słowa i czyny. Niech moja wiara prowadzi innych do Ciebie, Boże, i niech będzie źródłem nadziei i pocieszenia dla tych, którzy są w potrzebie. Dziękuję Ci, Ojcze, za wysłuchanie mojej modlitwy. Wiem, że słyszysz mnie zawsze i ufam, że wzmacniasz moją wiarę każdego dnia. Amen.